Rodzina Agnieszki Kotońskiej z Google Box przeżywa trudny czas. Trudno jej o tym mówić, ale zdobyła się szczerość. Agnieszka Kotońska wraz z rodziną to czołowi bohaterowie programu Google Box. Przed telewizorem. Dziś cieszą się ogromną popularnością, a ich aktywność śledzą setki tysięcy internautów. Obserwatorzy zaniepokoili się, kiedy celebrytka zniknęła z sieci. Niedługo później na Instagramie pojawiło się oświadczenie Agnieszki, która przekazała, że przeżywa trudny okres w życiu. Poprosiła o wyrozumiałość. Agnieszka Kotońska gwiazdą Google Box. Przed telewizorem. Swego czasu, program Google Box. Przed telewizorem był jednym z najchętniej oglądanych formatów na stacji TTV. Biorący w nim udział uczestnicy zasiadali z bliskimi przed odbiornikami i na bieżąco komentowali oglądane produkcje. Tym sposobem wiele osób występujących w programie zyskało ogólnopolską sławę. Widzowie pokochali ich naturalność, podejście do życia i poczucie humoru. Niewątpliwie jednymi z najbardziej uwielbianych bohaterów stała się rodzina Kotońskich, a w szczególności Agnieszka Kotońska, która wykorzystała swoje 5 minut. Agnieszka Kotońska zniknęła z sieci. Dziś Agnieszka Kotońska jest jedną z popularniejszych celebrytek, którą na samym Instagramie śledzi ponad 330 tysięcy obserwatorów. Gwiazda ochoczo udziela się w sieci, a także angażuje się w kampanie reklamowe. W ostatnim czasie wierni obserwatorzy zauważyli, że aktywność bohaterki Google Box przed telewizorem zdecydowanie spadła. Agnieszka przestała odpisywać na komentarze, publikować posty i relacje. Zaniepokojeni fani zasypali celebrytkę masą wiadomości. Bohaterka programu w końcu zdecydowała się opublikować oświadczenie, dotyczące swojej nieobecności w mediach. Agnieszka Kotońska o trudnych chwilach. Agnieszka Kotońska postanowiła opublikować w sieci oświadczenie, w którym przyznała, że razem z rodziną obecnie przeżywa trudny czas. Przekazała, że zdradzi szczegóły sprawy, kiedy tylko będzie gotowa, jednocześnie prosząc swoich obserwatorów o wyrozumiałość. Kochani, przepraszam wam, że nie odpisuję, nie udzielam się w komentarzach i ogólnie mnie mało. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiecie, że nie użalam się nad sobą, skarżę, ale ostatnio przeżywamy trudny okres. Będę gotowa, to opowiem wam. Na razie to jest trudny temat. Jedyne, o co proszę, to o chwilę wytchnienia i zrozumienia. To też ten moment, gdzie wasza roześmiana Aga, która daje radość i powera do życia, usiadła. Każdy ma chwilę, gdzie chce iść z samym sobą na spacer i pozbierać myśli, napisała na Instagramie Agnieszka. Kotońska na końcu wpisu wyznała miłość swojej mamie, a także oznaczyła szpital w Obornikach, sugerując tym samym, że jej mama może mieć problemy z